Witam Państwa. Dziś gościem MedExpressu jest pani dr Ewa Janczewska, hepatolog z ID Klinik w Mysłowicach, także Wydział Zdrowia Publicznego, Śląski Uniwersytet Medyczny. Witamy panią doktor. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Trochę nietypowo, nie będziemy mówić o pacjentach z COVID-19, ale mówić będziemy o pacjentach zakażonych HCV, ale także w kontekście pandemii. Jak zmieniła się sytuacja tych pacjentów, pani doktor? Sytuacja pacjentów zakażonych HCV w okresie pandemii jest niezwykle trudna, podobnie zresztą jak pacjentów z innymi schorzeniami. System ochrony zdrowia jest obecnie skoncentrowany prawie wyłącznie na jednej chorobie, a inni chorzy mają znacznie utrudniony dostęp do placówek medycznych. Diagnostyka i leczenie przeciwwirusowe pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C w warunkach polskich odbywają się przede wszystkim w oddziałach chorób zakaźnych i funkcjonujących przy tych oddziałach poradniach. Jak wiadomo, te placówki zajmują się obecnie pacjentami zakażonymi wirusem SARS-CoV-2. Wiosną roku 2020 oddziały te zamknęły się dla pacjentów z chorobami innymi niż COVID-19. Dodatkowo lekarzom zakazano leczenia poza tymi oddziałami. W związku z tym leczenie już zakwalifikowanych pacjentów z HCV, a także diagnostyka tych z nowo wykrytym zakażeniem zostały zawieszone. Dla tych pacjentów nie zostały dotrzymane wcześniej ustalone terminy rozpoczęcia terapii lub też planowanych badań diagnostycznych. No i dotychczas prowadzone kolejki oczekujących stały się fikcją. Część z tych pacjentów charakteryzuje się zaawansowanym uszkodzeniem lub też wręcz dokonaną marskością wątroby. U takich chorych niepodjęcie pilnego leczenia może doprowadzić do rozwoju niewydolności wątroby czy też raka wątrobowo-komórkowego. Bez zakłóceń terapia przebiegała tylko w bardzo nielicznych placówkach niezwiązanych ze szpitalami o profilu zakaźnym, ale w wielu województwach takie placówki w ogóle nie istnieją. Część przyszpitalnych poradni także po kilkumiesięcznej przerwie wznowiła leczenie pacjentów zakażonych HCV, no ale z pewnością nie można tego porównać do skali i zasięgu programu lekowego, jaki obserwowaliśmy przed pandemią. Pani doktor, czy my wiemy, czy ta liczba pacjentów zmienia się w ciągu ostatnich lat, w ciągu ostatniej dekady? Na pewno zmienia się liczba pacjentów z aktywnym zakażeniem HCV, ponieważ mamy dostępne, czy mieliśmy bardzo łatwo dostępne, już praktycznie w większości placówek w Polsce bez kolejki, leki przeciwwirusowe o bardzo dużej skuteczności. W związku z tym liczba pacjentów aktywnie zakażonych sukcesywnie się zmniejszała. W tej chwili mamy tutaj w tym zakresie stagnację. Mieliśmy nawet nadzieję, prawda, na eliminację tego zakażenia. Były tworzone takie plany, że być może do roku 2030 uda się to zakażenie wyeliminować. Natomiast no, w związku z obecną sytuacją na pewno się nam to nie uda. A na jakim etapie zaawansowania choroby najczęściej pacjenci zakażeni HCV trafiają do hepatologa, do specjalisty? Tutaj pacjenci trafiają w bardzo różnym stopniu zaawansowania choroby, dlatego że choroba ta przebiega bezobjawowo i włóknienie wątroby rozwija się w sposób podstępny. Mamy pacjentów, którzy trafiają po raz pierwszy do lekarza już z objawami niewydolności wątroby, z wodobrzuszem, z żółtaczką o bardzo wysokim stężeniu bilirubiny. Pierwszym objawem niekiedy bywa krwawienie z żylaków przełyku. Niekiedy pierwszą oznaką zakażenia HCV jest już istniejący rak wątrobowo-komórkowy i dopiero potem prowadzona diagnostyka sprawia, że wykrywamy, iż przyczyną było zakażenie HCV. Ja pracuję w placówce, która funkcjonowała przez cały okres pandemii, byliśmy otwarci i obserwujemy, że trafiają do nas pacjenci z niezwykle zaawansowaną chorobą wątroby,
dla których no, praktycznie zamknęli się lekarze rodzinni, nie mogą też w łatwy sposób dostać się do oddziałów szpitalnych. Wzrasta liczba pacjentów z masywnym wodobrzuszem. Także no, niestety ta sytuacja wpływa bardzo niekorzystnie na sytuację tych pacjentów, u których wczesne podjęcie leczenia miałoby bardzo duże znaczenie. Dodatkowo programy obserwacji pacjentów z marskością, których monitorowaliśmy, aby jak najwcześniej rozpoznać raka wątrobowo-komórkowego, też właściwie upadły. No my wiemy, że bardzo wielu nosicieli wirusa HCV to osoby, które nie zdają sobie sprawy, że są nosicielami wirusa, a eksperci podkreślają, jak istotne są badania przesiewowe. Czy pani doktor sądzi, że powinien być to taki ogólny przesiew, każdy powinien zostać zbadany w kierunku zakażenia HCV, czy też powinny być objęte przesiewem grupy ryzyka? Moim zdaniem powinniśmy poddać się takiemu badaniu wszyscy, no bo każdy z nas miał kontakt z ochroną zdrowia, zabiegi może nie bardzo inwazyjne, ale takie jak pobieranie krwi, procedury stomatologiczne, no każdy z nas w jakiś sposób był na to zakażenie narażony. Być może teraz ze względu na poprawiający się stan sanitarno-higieniczny placówek ochrony zdrowia, czy też placówek niemedycznych, które prowadzą zabiegi inwazyjne, jest lepszy. Niemniej te świeże zakażenia my ciągle wykrywamy. Na pewno powinniśmy się co najmniej skoncentrować na osobach, u których to narażenie jest wyraźne, ewidentne. Osoby, które przyjmują dożylnie narkotyki, osoby, które miały liczne pobyty w szpitalach, zwłaszcza w ubiegłym wieku. Osoby, które poddawały się procedurom niemedycznym również, takim jak tatuaż, piercing i inne tego typu zabiegi z przerwaniem ciągłości skóry lub błąd śluzowych. Także powinniśmy skoncentrować się co najmniej na tej grupie, ale moim zdaniem każdy z nas powinien sobie takie badanie wykonać. Problemem, który no, trudno zrozumieć, dlaczego jest ciągle nierozwiązany, jest to, że lekarze rodzinni nie mają prostego badania w kierunku przeciwciał anty-HCV w koszyku badań, jakie powinni zlecać swoim pacjentom. Jest tam badanie w kierunku antygenu HBS, czyli możemy wykryć zakażenie wirusem HBV, natomiast nie jest dostępne badanie anty-HCV. Stąd też bardzo ważne są takie akcje, jakie się odbywają, akcje badań przesiewowych. One są cenne i pozwalają wykryć zakażenia, o których pacjenci do tej pory nie mieli pojęcia. Natomiast no, ciągle są to akcje, prawda? To nie jest działanie systemowe. W związku z tym myślę, że no, kierunek z akcyjnych badań przesiewowych do jakichś badań populacyjnych, jakie mają miejsce w przypadku profilaktyki niektórych nowotworów, powinny również mieć miejsce w przypadku zakażenia HCV. Czy to właśnie POZ powinien ten przesiew prowadzić, czy też szpitale albo jakieś dedykowane temu zadaniu placówki? Najprościej byłoby, gdyby to badanie zlecał lekarz rodzinny, no bo tam pacjent trafia na pewno, do szpitala trafiają pacjenci sporadycznie, no ale dobrze byłoby, gdyby były takie punkty, gdzie pacjent może się udać i mieć to badanie wykonane. My jesteśmy w takiej sytuacji, kiedy leczymy bardzo skutecznie wirusowe zapalenie wątroby typu C, a z drugiej strony nie mamy wiedzy i nie rozpoznajemy w pełnej skali tych pacjentów, którzy są zakażeni i o tym nie wiedzą. Tak, to jest właśnie największy problem. Ta choroba no nie boli, powiedzmy, nie daje żadnych jasnych sygnałów, żadnych jasnych objawów. Pacjenci skarżą się na uczucie zmęczenia, jakieś pobolewania stawów. Bardzo niecharakterystyczne objawy, których w żaden sposób nie wiążą z chorobą wątroby. Dlatego też to badanie nie jest wykonywane. Często do wykrycia zakażenia dochodzi przypadkowo, na przykład przy próbie donacji krwi w stacji krwiodawstwa, albo właśnie, jeżeli organizowana jest taka akcja badań przesiewowych.
Pacjenci na ogół są niezmiernie zaskoczeni tym, że wykryto u nich zakażenie, ponieważ no, nie było żadnych objawów, które by mogły na to wskazywać. Jak badania przesiewowe w kierunku HCV wpłynęłyby na sytuację epidemiologiczną w zakresie występowania HCV w Polsce w ciągu najbliższej dekady? Czy tu można by się spodziewać eliminacji tego wirusa? No tak, mieliśmy taką nadzieję, dopóki tutaj pandemia nie stanęła na przeszkodzie. Mamy do dyspozycji bardzo skuteczne i bezpieczne leki, które pozwalają na eliminację wirusa u ponad 95, a nawet w badaniach takich z życia wziętych widzimy, że u wyższego odsetka pacjentów. W związku z czym liczba pacjentów z aktywnym zakażeniem w populacji stopniowo nam się już zmniejszała i zmniejszałaby się zapewne dalej. Gdybyśmy ich wykryli na jak najwcześniejszym, prawda, etapie rozwoju choroby, całkowicie przywracamy ich do zdrowia. Jeżeli nawet doszło już do jakiegoś uszkodzenia wątroby, to obserwujemy po pewnym czasie regresję włóknienia wątroby. Więc no, mamy tutaj dla pacjentów bardzo konkretne, ewidentne korzyści. No i również w skali populacyjnej to zakażenie prawdopodobnie by wygasło, bo wyleczylibyśmy większość zdecydowaną, czy też prawie wszystkich chorych, o których zakażeniu wiemy, i nie byliby oni źródłem zakażenia dla kolejnych osób. Pani doktor, bardzo Pani dziękuję za rozmowę i za spotkanie. Dziękujemy. Dziękuję uprzejmie.